Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, znowu łowca i od razu będziemy przechodzić do lochów, ponieważ w poprzednim odcinku pozmienialiśmy wszystkie itemki, gdyż trwa weekend epicki. No i będziemy sprawdzać, jak te itemki nam się tutaj w lochach sprawdzą, że tak powiem. Przy okazji też poprzedni odcinek to był taki dosyć pogadankowy, zresztą nagrywałem go przed chwilą. Też sobie oprócz zmiany tych itemów podmieniliśmy tutaj na golda, że już tutaj mamy 11%, 17%, 22, 27, 33 i 39%, więc już zbliżamy się powoli do tej wartości 50%. I co? No i teraz chyba wchodzimy w lochy i planuję jeszcze jutro nagrać taki odcinek, można powiedzieć, bonusowy, w którym będę odpowiadał na wasze pytania, z tym, że pytania z gierki. Więc jeżeli macie do mnie jakieś pytanie, to możecie je zadać tutaj na S38. Wiem, że to może być trochę, że tak powiem, pokrzywdzenie dla osób, które nie grają na tym serwerze, ale... będę chciał po prostu coś takiego zrobić, bo ja i tak wam odpowiadam na pytania z komentarzy bezpośrednio, i tak wam odpowiadam przeważnie na Discordzie, więc to jakby nie jest... Te osoby, które nie mają konta na S38, równie dobrze pytanie mogą zadać w komentarzu i ja też odpowiem. Natomiast myślę, że to będzie taka fajna forma odcinka dodatkowego, że po prostu na S38 możecie na tą postać do mnie pisać i ja będę tą pocztę przeglądał na odcinku niedzielnym, czyli jutrzejszym, i to będzie taki odcinek właśnie bonusowy, gdzie będę wam odpowiadał na pytania, z tym, że tak, no ja na jakieś tam, wiadomo, idiotyczne pytania i tak dalej będę ignorował, będę usuwał, nawet nie będę ich komentował, bo nie. A pytania nie muszą być koniecznie odnośnie Shakesa, mogą być też odnośnie jakichś tam innych rzeczy, to jakby wasza... ogranicza was tylko wasza kreatywność. Więc sobie pomyślcie i możecie tutaj do mnie pisać właśnie na S38 polskim jakieś tam pytania z tej poczty, i ja może będzie odcinek się składał w zależności, ile tych pytań będzie, z samych pytań, a może jeszcze coś tutaj sobie dociśniemy w tych lochach w tą niedzielę, to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, a tymczasem nie przedłużamy i pierwsze co, wchodzimy do 13 piętra, ponieważ tutaj myślę, że już powinniśmy tego pana dosyć łatwo pokonać. I dokładnie, padł po dosłownie kilku grzybach. Mamy tutaj jakiś epik, to będzie do kibelka, bo to na wszystkie cechy, ale fajnie, że on tutaj padł. I teraz mamy jakiegoś wojownika, który myślę, że też nie powinien tutaj większych oporów stawiać. Wystarczy, że się kilka razy wskrzesimy i powinno być ok. Dokładnie, i kolejny padł. Znowu mamy jakiś epik na wszystkie cechy, ale to nie przejmujemy się tym. I teraz jest chyba, teraz jest wiadowca, który, zobaczcie, padł po jednym grzybie. To w ogóle jest super. I mamy tutaj coś na zręczność, wytrzymałość, szczęście, co nam daje 5% golda, więc nie będziemy musieli podmieniać. Także to jest jak najbardziej ok i to sobie podmienimy. Jeszcze tutaj mamy klatę, która nam daje golda, więc to sobie możemy sprzedać i ten secik sobie możemy trzymać tutaj i jest jak najbardziej ok. Dobra, lecimy dalej. Mamy Roberta marketingowca, to jest mag. No i on tutaj znów może nas zatrzymać na troszeczkę. Także no zobaczymy, troszkę tutaj na niego wydamy. Niech będzie te 40 grzybków, bo nie chcę tutaj spamować, gdyż z tego co widzę, no on jest tutaj raczej zbytnio nie do ruszenia. Niestety, przebierać się na razie nie będę. Jeszcze może coś tam pozmieniam, jakieś itemki później. No ale za mało tych 5 leveli na razie wbiliśmy, to nie jest na tyle, żeby nam dały takie itemki, takiego boosta, żebyśmy go pokonali po prostu. Tak więc uważam, że no jest to bez sensu. Dobra, no jeszcze te z 50 wydamy na niego. A nuż jakaś będzie szczęśliwa próba, bo to jest chyba ostatni mag, jeżeli chodzi o 13 piętro. Nie wiem, czy już go tam inni pokonali, zwiadowcy i tak dalej. Muszę tu w ogóle przejrzeć, jak w tej naszej gildii to wygląda pod względem leveli, bo ostatnio się tym zbytnio nie przejmowałem, gdyż po prostu nie klikałem lochów, bo tak jak obiecałem, robiłem przerwę. Znaczy lochy tam klikałem, ale te takie najprostsze, typu wieża, typu tam strefa mroku. Także zaraz się tutaj rozejrzymy. Dobra, jak to wygląda w naszej gildii? Bo tutaj Sony Spark to są zwiadowcy i z nimi będziemy się tutaj w miarę porównywać. O, Dafuk w ogóle ma 254, kurde, ale on poleciał. To nawet nie wiem, gdzie on wbił ten level, to on na pewno pokonał tego naszego kochanego maga. Poczekajcie, może nam wyleci, jest, klejnocik na wytrzymałość. To właśnie chciałem, bo w poprzednim odcinku, jeżeli oglądaliście, to wiecie, że jeszcze nie mamy jednego klejnotu podmienionego i jest to właśnie na wytrzymałość, więc teraz to żeśmy sobie zrobili.
No ale to już trudno, i tak tu nie wracamy, bo myślę, że ten klejnot nam na tyle nie dał. No ten dafuk tutaj strasznie poleciał, no my raczej nie wbijemy tego 200, chyba nawet 50 nie wbijemy, a co dopiero dalej. Ale okej, zobaczymy jak to tutaj będzie wyglądać, jeżeli chodzi o te lochy, bo one tutaj podejrzewam, że będą dosyć szybko padać. Przy okazji nam tutaj jakieś EQ poleci, także to też spoko. No i dosyć expa, one już zaczynają tutaj dawać dosyć sporo w porównaniu do tych pierwszych. No to nie było tego expa za dużo. Dobra, mamy jakąś ośmiornicę. Tą ośmiornicę, myślę, to jest zwiadowca, więc raczej powinniśmy ją bez większych problemów także pokonać. No ale zobaczcie, że ona już tutaj stawia powoli opór. No ale i tak jest, myślę, że do zrobienia. Tam jeszcze... O, padła chyba, dokładnie. Tu mi jakieś EQ poleciało, to sobie zaraz sprawdzimy, bo już mamy tutaj mało miejsca. To jest na wszystkie cechy, to możemy od razu rozmontować. To jest na 3 cechy na siłę, czy to jest ok? No daje nam tylko 8, dobra, to rozmontowanie. To jest jakiś pasek dla zwiadowcy, który jak najbardziej możemy podmienić. I tutaj mamy, kolejny pasek dla zwiadowcy, no to dobra, to jednak tego sobie podmienimy. Resztę sprzedajemy, bo nie chcę tu sobie syfu robić w ekwipunku, a nie ma co się... bardzo przejmować, jeżeli chodzi o te itemki, o te surowce u kowala. W sensie, no na odcinku, bo normalnie to mnie zostawił, ale że tutaj sobie lecimy na tym odcineczku, no to nie ma co. No i zobaczcie, że oni tutaj znowu jakiś opór nam stawiają. Myślę, że to jest wina tego, że nie mamy tych towarzyszy zbytnio ubranych. Ubranych to ich mamy, ale nie mamy raz, że ich ulepszonych do końca. Dwa, że nie mamy w nich klejnotów zbytnio powsadzanych, no ale co poradzę, jak tych klejnotów mi za dużo nie leci dla nich. Głównie teraz widzicie, że poleciały dla mnie i sobie właśnie dla siebie poprzebierałem się po prostu. Dobra, co mi tutaj w ogóle poleciało? Jakiś pasek, ale to na wszystkie. Dobra, na razie zostawimy, bo zobaczymy jak tam z tymi lochami. No ten spróbuję zamknąć w sumie. Dobra, poszło. Mamy jakieś majteczki na wszystkie, znaczy na 3 cechy i dają nam dosyć sporo. To nawet sobie możemy odzyskać ten klejnot i damy jemu. Dobra, lecimy dalej. Lecimy, mamy tutaj jaszczurzego siepacza, który powinien paść, dokładnie. Mamy kolejnego, to jest znowu zwiadowca. No ci zwiadowcy tutaj jak się odrodzimy z 2-3 razy, to powinni paść mimo wszystko. No ale zobaczcie, no za dużo levela nam to nie daje. A tutaj ci łowcy nam troszkę odskoczyli mimo wszystko, nie wiem co w tych lochach. Znaczy no jak to 13 piętro byśmy pokonali, to mi się wydaje, że tych kolejnych też tam byśmy ruszyli. No a to 13 piętro to jest kopalnia expa, powiedzmy. Ono jest naprawdę mocarne, jeżeli chodzi o właśnie ilość dawanego expa. No ale dobra, no tu mamy teraz znowu wojownika. No to on też powinien w teorii paść. Z tym, że czy padnie. No tych gemów byśmy mogli sobie trochę podropić, ale myślę, że to jest mimo wszystko strata grzybów i strata nie tyle co czasu, no głównie tych grzybów, bo jednak na pewno by nam dało to sporo, no ale też nie wiadomo, nie wiadomo ile, powiedzmy tak. Dobra, mamy jakieś rękawice, więc to możemy zamienić. Tu mamy coś na inteligencję, jakiś pierścionek i mamy z dziurą go, więc sobie tutaj cyk. To mamy na wszystkie cechy, to na wszystkie cechy. A i tu mamy jeszcze, to też na wszystkie cechy. W ogóle u zwiadowcy jeszcze nie mamy rękawiczek. Też by się przydało te rękawiczki dla niego dostać. No ale dobra, to już mniejsza z tym. To na razie posprzedajemy i okej, lecimy dalej. Jaszczurzy rozbójnik też dosyć szybko padł. Teraz mamy tutaj bagiennego dragora. To jest wojownik, więc on myślę, że też nam tutaj klęknie prędzej czy później. No co my jeszcze odwiedzimy? No odwiedzimy na pewno wieżę, bo tam myślę, że do jakiejś 50 dojdziemy. Odwiedzimy tornado, to w ogóle zaraz, bo już go tutaj dawno nie robiłem. Czy będę chciał kolejny klucz dropić, bo już teoretycznie możemy do następnego lochu, ale chyba nie, bo widzisz, że już te lochy tutaj stawiają nam dosyć duży opór. No a w nowym są jeszcze mocniejsi przeciwnicy, więc na razie nie. No znowu będziemy musieli chwilę przerwy zrobić, znowu będziemy musieli podrobić tych kryształów dla naszych towarzyszy. Tym razem już dla siebie podrobiliśmy, to teraz dla towarzyszy. No i po prostu będziemy musieli wrócić na tą postać i wtedy sobie pocisnąć dalej. Jeszcze może tam poszukam, a w ogóle w sumie wbiliśmy sporo poziomów. Może by znalazł jakiś łuk z tym, że... O, to nam daje tylko plus 3, plus 6, no to tu nie są ciekawe te... Tu plus 10, no to nie, to jeszcze nie jest... Nie wiadomo ile, aby wymieniać. Dobra, to jednak cofam to co powiedziałem. Ile tutaj jeszcze na niego? No powiedzmy te 70. Jak on nie padnie, to
to trudno, to lecimy sobie dalej. W tym tornadku myślę, że zawojujemy dosyć sporo, z tym, że będziemy musieli co chwilę się cofać do ekwipunku, aby sprzedawać po prostu te przedmioty, no ale cóż, czego się nie robi dla odcinka. Zaraz muszę w ogóle zobaczyć, co dzisiaj chce Wiedźma, bo też nie wiem, żeby sobie tego golda też troszkę zyskać. Chyba tych... O, padło, super. Chyba tych... Za tydzień mamy w ogóle event golda, więc chyba tych swoich towarzyszy ubiorę po prostu na tym evencie. No i tu już jest mag, więc tego maga nie ma opcji dosłownie pocisnąć. To jest na wszystkie cechy. Dobra, co chce Wiedźma dzisiaj? Broń, okej, to będę je bronię dawał. To możemy... A, tu nam jeszcze coś poleciało. Hełmik dla zwiadowcy. Dosyć spoko, więc możemy wymienić i to. I lecimy sobie do tornadka. Zobaczymy, jak w tym tornadzie. No wiecie, to jest jednak tornado, którego dawno nie ruszałem. To nawet przed przebraniem bym tutaj pocisnął. A co dopiero właśnie, gdy się przebraliśmy. Tutaj coś zacięło. A nie, nie mam miejsca w plecaku. Dobra. Broń, cyk, cyk. Żebym tutaj nie posprzedawał... No, sprzedawaj się. Żebym tutaj nie posprzedawał tych swoich itemków na awanturniczość. Może ja tego rozdzielę prowizorycznie. Dobra, lecimy dalej. Czy dzisiaj wbijemy to Tornado 200? No myślę, że jest na to szansa. I to dosyć spora. Natomiast no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zobaczcie, że oni tutaj padają tak naprawdę po jednym grzybie, więc to jakby nie jest to zbyt duży problem. I w ogóle mamy sporo golda. I co my chcemy z tym goldem zrobić? Ulepszać ich na razie nie będziemy, bo towarzyszy póki co już nie będziemy wykorzystać chyba dzisiaj, oprócz wieży, ale w wieży to i tak będzie fajnie padać. Więc sobie chyba poczekajcie. Tutaj w ogóle już dobiłem te boki tyle, ile będę chciał. Już ich tutaj nie dobijam dalej. To sobie możemy do 1150, to tam jeszcze... Albo może dalej? Zobaczymy jak to wyjdzie, to szczęście. Bo już po prostu chcę mieć to z głowy i chcę się skupić na tych głównych statystykach, czyli tam zręczność i szczęście, powiedzmy. Znaczy zręczność i wytrzymałość. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Przypominam oczywiście o zostawieniu subskrypcji. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, kciuszka w górę. Będzie naprawdę miło. O kurde, zobaczcie, jak poleciałem przez przypadek. Za dużo dałem tego szczęścia, za dużo, o 100. Dobra, no trudno, trochę golda zmarnowaliśmy, no ale mniejsza z tym, resztę damy w zręczność. Tu się zagadałem, a zapomniałem, że to tak szybko leci, jak się przytrzyma i widzicie. Dobra, zostawimy troszkę golda, żeby było w razie czego. I co? No i wracamy do tego tornada i będziemy tutaj lecieć dalej. Bardzo ładnie tutaj te potworki padają, tutaj jakiś zwiadowca też padł. W ogóle to tak szybko pada, że aż się te ich grafiki bugują. Dobra, chyba pełny plecak, o ile dobrze zauważyłem. Okej, to sprzedajemy wszystko. Nic tutaj nie ma dla nas. W sensie dla Wiedźmy. Dobra, lecimy dalej. Zaraz chyba wbijemy 245 poziom. Także naprawdę fajnie. Z tym, że no tutaj mamy jakiegoś bloka, ale to jest zwiadowca. Dobra, on padł. No i mamy 245, super. Czyli ile wbiliśmy? 10 poziomów. No to myślę, że nieźle. Myślę, że nie ma tragedii. Myślę, że jest jak najbardziej ok. Ale byśmy ten 250, powiem wam szczerze, przytulili. Mam taką ochotę. No ale nie mam gdzie tego dostać. No kurde, jakby to 13 piętro nam padło, to może. Ale na to się niestety nie zanosi. Jeszcze tam sobie właduję troszeczkę w zręczność i może jeszcze do tego 13 wrócę. Może się jakaś tam szczęśliwa próba wydarzy. Dobra, tu mamy jakiegoś wojownika, ale on padł, ok. I które mamy tornado? 192, więc jakby jest duża szansa. Musisz odczekać trochę dłużej. No, czekam i lecimy dalej, lecimy. Jest duża szansa, że to 200 padnie i że może nawet jeszcze dalej polecimy. Już tam parę wrogów stawiało opór, powiedzmy, ale i tak sobie radzimy jako tako. Dużo osób mnie w ogóle pyta, co sądzę o łowcy, co jakby... czy jest lepszy od berserka i tak dalej. No jakby jeżeli chodzi o PvP, na razie się nie wypowiadam, ja tam wam często odpisuję, że czekam na przynajmniej ten 320-330 poziom, a nawet 350, aby zacząć się wypowiadać, co myślę o tej klasie. Generalnie według mnie no to tak, lochy, o wiele mniej grzybów potrzeba, aby te, już w ogóle 200 tornado pokonaliśmy, to swoją drogą, o wiele mniej grzybów potrzeba, aby te lochy padały, albo mam takie, tak mi się wydaje, albo no tak jest po prostu, że jakby o wiele jest ta jego pasywka bardziej przydatna aniżeli ta berka, w tym sensie, że po prostu tyle grzybów nie wymaga, no bo jednak to odrodzenie daje dosyć dużo, a jest na to 25% szans, więc nawet jak się dwa razy odrodzimy, to już jest naprawdę sporo, bo mamy tak jakby, no ja mam teraz 10,5 miliona HP, no to mam jakby
ile tam 21,5, nie, 21 plus 10, 31,5 chyba, tak? Dobrze liczę? Nigdy tak na szybko, nie jestem dobry generalnie z matematyki, więc takie na szybko liczenie, w razie mnie poprawcie, ale chyba dobrze liczę. Także no mam 30 milionów HP, co jakby nie było, więc jest to naprawdę dużo. Więc wydaje mi się, że tak jak mówię, no jeżeli chodzi o te lochy, jest mniej grzybożerny, natomiast mimo wszystko i tak wszystkich lochów nie pokona. Tych magów, których Berek po prostu przeklika, to on nie przeklika i przez to stoi. Przez to, no jak tutaj sobie wejdziemy na pozycję pierwszą, no to jak widzicie, Berek. Tutaj mamy Dafuka, który w ogóle strasznie ładnie poleciał. Kto tutaj jeszcze jest? Dafuk ma chyba największy level, jeżeli chodzi o łowców demonów, więc to jest w ogóle wow. Tutaj Kwerd ma 243, on coś przystopował ostatnio, bo albo jeszcze po prostu na tym epiku nic nie działał, bo tutaj tych leveli za dużo nie wbijał. No ale generalnie no widzicie, no tutaj już 275, a taki Dafuk ma 254, a Zuria, nie wiem czy już na epiku działał czy nie, natomiast też ma no 252, no to jest 20 poziomów różnicy. Tak więc no jeżeli chodzi o lochy, no to Berek mimo wszystko jest niepokonany, natomiast mówię, no strasznie fajnie się nim gra, przyjemnie tak mi się wydaje, natomiast jeżeli chodzi o PvP, wydaje mi się, że nie jest taki słaby jak myślałem, że będzie słabiutki, ale jednak jak to odrodzenie nam wejdzie, to przeważnie walkę wygrywamy, przynajmniej no na ten moment mam takie wrażenie. Ale no mówię, jeszcze opinie, chyba nagram taki osobny, jakiś krótki odcinek po prostu ze swoją opinią, bo tam mi ktoś pisał, że wypadałoby nagrać uzupełnienie tego poradnika, jak zacząć, bo jak go nagrywałem, to jeszcze nie było tej klasy, no a teraz jest ta klasa, także myślę, że wypadałoby to nagrać, no ale to jak już będę miał jakąś tam opinię o nim wyrobioną. Dobra, w ogóle mam 22 miliony, więc jest to całkiem sporo. Tu sobie może dobijemy do 1700, jeżeli chodzi o tą zręczność. Tak, myślę, że 1700 i resztę sobie polecimy w HP, bo tego HP mamy ile? 1500, no to tutaj może, no zobaczymy ile, by nie było, to włożymy. Także no mówię, tak to wygląda, jeżeli chodzi o tego łowcę, jeszcze oficjalnego swojego zdania nie ogłaszam. Nie mówię, bo jeszcze sam jakby się przekonuję co do tej klasy, sam jakby ją testuję powiedzmy na tym właśnie S38, natomiast też ja nie chcę, żebyście moje jakieś zdanie o klasie, to jest tylko moja subiektywna opinia, więc nie chcę, żebyście się tym kierowali, bo tam też mi pisało sporo osób, że według nich tak nie jest, coś tamtego, okej, to jest jakby wiecie, wasze zdanie, ja mam swoje. Ja też nie jestem jakimś, nie wiem, nie wiadomo kim, jeżeli tutaj chodzi o Shakesa, że wiem wszystko i tak dalej, więc ja po prostu swoje odczucia wam przekazuję, a co wy z tym zrobicie, nie bierzcie sobie tego jako jakieś, nie wiem, kryterium wyboru postaci czy coś w tym stylu, bo jest to naprawdę bez sensu. Dobra, no już lecimy tutaj, to Tornado, 247 poziom, zobaczcie, jakbyśmy pokonali tego naszego maga nieszczęsnego, to byśmy sobie wbili chyba 250, bo on by nam chyba tam te 30 leveli dał, znaczy 30 leveli, 3 levele, albo byśmy gdzieś tam jeszcze na pewno poszukali tego poziomu. Natomiast zobaczymy, poczekajcie, bo już tutaj nam się zaczynają mocniejsze bloki, to jest w ogóle zwiadowca, ale jak widzicie, o dobra, padł i chyba znowu pełny ekwipunek. Bardzo dużo nam tutaj te itemki dają golda. Także to akurat fajnie, jeżeli chodzi pod względem statystyk. Jeszcze dobijemy sobie tej zręczności troszeczkę. Dobra, no wejdziemy, no klikamy tu, dopóki nie napotkamy takiego mocnego wojownika, który raczej nam nie da się ruszyć dalej. Tu mamy jakiegoś maga i już tutaj widzicie, problemy z nim są. No to też będzie problem, że teraz dla nas jakby wojownicy nie będą problemem w tornadzie, a będą problemem magowie, więc to wiecie, to też jest jakby ciekawa zależność. No i zobaczcie, na przykład taki Hognik już nas tutaj nie chce puścić dalej, więc użyjmy na niego jeszcze te 30 grzybów i co? Polecimy sobie, a nie, dobra, padł, nieistotne. W każdym razie polecimy sobie chyba do twierdzy, tej twierdzy jakoś bardzo nie będziemy dociskać, troszkę tam sobie poklikamy, żeby wiecie, tych... To jest w ogóle a padł, już miałem mówić, że go odpuszczamy. Troszkę tam sobie tej wieży dociśniemy, żeby więcej tego golda z tych misji pozyskiwać. Natomiast nie będziemy tam się nie wiadomo jak skupiać, jak nam jakiś większy blok tam będziemy mieli, to po prostu go
olejemy. Tutaj jest kto? Tutaj jest wojownik. Dobra, wiecie co? Bo to i tak już topornie idzie, więc myślę, że nie ma co tutaj już dociskać. Lecimy sobie do tej wieży. A, tutaj jeszcze w ogóle posprzedaję, żeby mieć miejsce. Z tej wieży też nam trochę golda poleci. Wszystko to jest pod to, abyśmy, że się po prostu czaimy na tego maga w tym 13 piętrze. No jak widzicie, tutaj nam wszystko pada po jednym grzybku, więc dobra, nie mamy miejsca. I co nam tutaj wyleciało? To jest na wszystkie cechy, więc od razu olewamy. To jest też na wszystkie cechy. To jest też na wszystkie cechy. Hełm jest na 3 cechy, więc możemy pomyśleć, no plus 17 jest ok. Tutaj jakieś budki też i to w ogóle sobie od razu odzyskamy ten kryształ, bo go szkoda. I okej, to sprzedajemy i cyk, lecimy dalej. Wiem, że nie powinienem tych itemków sprzedawać, to już mówiłem chyba na początku, no ale że nie mamy w miejsca w EQ tyle, ile mamy, nagrywam odcinek i tak dalej, więc po prostu no zrobilibyśmy 5 wieży i to by był koniec odcinka, dlatego też je sprzedaję, więc jakby no tam nie musicie mi pisać, że marnuję te surowce, jeżeli chodzi o kowala, bo ja o tym wiem. No ale no widzicie, tak to wygląda niestety. Dobra, mamy tutaj jakąś klatę. Mamy klatę dla wojownika, która nam daje plus 41, więc to jest naprawdę sporo. Mamy też coś na inteligencję, co nam daje, o tutaj widzicie, plus 18, zawsze coś. No i dobra, całą tą resztę sprzedajemy, to na wszystkie cechy, to żeśmy wymienili i to nam daje dosyć dużo, więc to też możemy sobie wymienić i lecimy dalej. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze tutaj coś ruszamy, jeżeli chodzi o tą wieżę. Także no też mimo wszystko dosyć dużo, cyk. Kolejny ruszony. No i czy tutaj będziemy jeszcze w stanie tego? To jest mag, więc no znowu tutaj widzicie, znowu z magiem mogą być problemy. Ci magowie mi się wydaje, że w tych lochach byli niedoceniani, zwłaszcza przez takie oberka. No i teraz powstał nam taki łowca, który no troszeczkę im tutaj daje się znowu poczuć, jeżeli chodzi o te wieże, o te strefy mroku i tak dalej. No bo jednak ci magowie nas mimo wszystko blokują. Dobra, no tak jak mówię, nie będziemy tu zużywać nie wiadomo ile. To sobie może dociśniemy do 1750 w podstawie, jeżeli chodzi o tą zręczność. Jeszcze tutaj 9 sobie dociśniemy. No nie, troszkę za dużo i resztę w HP. I myślę, czy tam jeszcze w ogóle jeszcze jest ten mag w Westerosie, którego myślę, że moglibyśmy sobie spróbować napocząć, ale to zobaczymy w ogóle, jakie on ma tutaj statystyki. On ma tutaj 13 tysięcy inteligencji i 8 milionów HP. No i właśnie, no i z nim tutaj może być problem, szczerze mówiąc. Mimo wszystko, dobra, zobaczmy, jak ten w 13 piętrze, ile on tutaj ma. 11,5 miliona, no mniej ma inteligencji. Natomiast ma HP troszeczkę więcej, ale to są małe wartości. Ale mimo wszystko tamten, zobaczcie, że nam schodził bardziej aniżeli ten. Ten tutaj mimo tego, że tyle żeśmy statystyk władowali i tak dalej, spompowaliśmy to dosyć mocno. Już tutaj w ogóle widzę, że ponad 20 minut odcinka z samych lochów. Spompowaliśmy dosyć mocno sobie te statystyki, no to on tutaj nie chce się kurde ruszyć. Dobra, wiecie co, ja jeszcze sobie tutaj poszukam jakiegoś łuku na jedną statystykę, bo już, o zobaczcie, tylko słaby rozrzucik, ale już nam tutaj daje 1000 zręczności, więc myślę, że to będzie spoko zmiana broni i wtedy jeszcze sobie możemy tutaj popróbować docisnąć, tylko ja bym chciał na samą zręczność i z takim właśnie rozrzutem. Zobaczcie, jaki super rozrzut, z tym, że nie mamy golda. Kurde, i skąd my mamy tego golda wziąć? To nam nie da na pewno, to w ogóle mogliśmy zostawić, to już mniejsza, to już mój błąd. Ile to on w ogóle kosztuje? 650. Kurde, nie mam golda, mogłem sobie zostawić milion. Dobra, no może tą wieżę jedną jakoś jeszcze zrobimy, czy niekoniecznie? No bo ta wieża by nam dała golda. Ajajaj, ale zepsułem. Nie wiem, czemu tą, tak bezmyślnie to HP dojechałem do końca, tak naprawdę. Także no tutaj niekoniecznie. Warty nie chcę kończyć, bo mam ustawione na 10 godzin, więc bym po prostu 5 godzin sobie zmarnował niestety. No ale dobra, dobra, jak nie tutaj, to może tutaj w tym tornadzie byśmy coś pokonali. No nie mam skąd wziąć golda tak naprawdę. O dobra, pokonaliśmy coś w tornadzie, okej, okay, mamy jakieś rękawice. I czy to nam wystarczy? Wystarczy nam, dobra, super. Okej, to już sobie podmieniamy, czy to jest wszystko dobrze. Wszystko dobrze i świetny rozrzut jest, nawet większy niż w tej broni, więc naprawdę super. No tracimy, wiadomo, tracimy tam troszeczkę na HP i na szczęściu, no ale mniejsza z tym, dobra. Lecimy do tych lochów i próbujemy sobie tutaj najpierw z tym troszeczkę. Ile tutaj? Ze 150 powiedzmy na niego grzybów wydamy.
czyli tak do 1250, potem sobie polecimy w Esteros, też tak z 1250 i jeszcze potem może z 300 na Tornadko, tak coś koło tego i myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. No może by nam jakaś fajna próba, tutaj się coś zacięło, jakaś fajna próba by się przydała, no on by nam dał ten 250, a jak nie, to by nam naprawdę niewiele brakowało, to byśmy sobie tam pewnie zawki dobili. No ale kurczę, no niedobrze, niedobrze. Nieprzyjemnie, bardzo fajnie się klika lochy, dopóki się nie spotka w nich maga. To jest na pewno taki jakby wniosek z grania tym łowcom, co już było w sumie wiadomo na początku. No ale zobaczcie, jak ten mag nas tutaj zablokował. W ogóle ja muszę poprosić Dafuka, żeby mi wysłał swoje lochy, bo on tam na pewno o wiele więcej ich zrobił, aniżeli my tutaj. Także muszę tam posprawdzać, co ja jeszcze ewentualnie bym mógł pocisnąć. Chociaż wiecie co? Poczekajcie, bo jak ja bym tutaj może znalazł klucz, tylko czy to jest aby na pewno opłacalne? Jest klucz, dobra, super. Mamy też jakiś gemik na inteligencję, więc od razu wsadzimy tutaj. Mamy klucz do tego lochu. Czy my tą meduzę jesteśmy w stanie pokonać? Nie, bo ona nas zablokowała, ale tutaj może w tym lochu byśmy pocisnęli, w tym toksycznym drzewie. Może by nas tutaj przepuściło kilka przeciwników, jakiś levelik byśmy może dobili, chociaż zobaczcie, że oni tutaj stawiają opór dosyć mocny niestety. Ojojoj, no coś się zacięło znowu. Ale dobra, lecimy dalej. To jest kto? To jest wojownik, no. Zobaczcie, ile razy tam mu zostało. Milion, 2 miliony, 3 miliony na 30, które ma. No ale niestety nie padł. To jest nieprzyjemna sytuacja. No ale okej, zobaczymy. No mało nam mu tutaj co chwilę zostaje, ale on chyba nie jest zbytnio do zrobienia. Dobra, no jeszcze z 50 grzybków na niego przepuścimy, że tak powiem. No i wracamy do tego Esterosu. Tam chyba jeżeli chodzi o te boczne lochy, to tam jeszcze zajrzę na chwilę, ale raczej nic nie zrobimy. No długi będzie ten odcinek z klikania lochów, ale z samego klikania lochów. Ale mimo wszystko, no już dawno żeście odcinka nie mieli z tego łowcy, więc postanowiłem, że taki dłuższy zrobię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, no niestety nie do pokonania, więc niepotrzebnie ten klucz dropiliśmy. No ale warto było spróbować. Okej, co my tutaj mamy? Tutaj mamy Hemoridor i ten Hemoridor nam padł. No to niestety nie daje zbyt wiele, ale no tutaj już żeśmy sobie ruszyli. No i tego już raczej, a nie, ruszyliśmy też. Okej, no to zobaczcie, że nam daje nie za wiele. To jest mag, to już w ogóle nawet nie ma co. Szkoda grzybów po prostu na to. Tu mamy znowu do kibelka coś. Na przyszłe dni to akurat spoko. Dobra, górę Olimp mamy. Tą górę Olimp jeszcze nie jesteśmy w stanie nic tutaj zrobić. Tutaj tym bardziej nie. Dobra, co my tutaj jeszcze jesteśmy? Nordycy bogowie. A, padł nam chyba, nawet znowu się zacięło. Nic nie dostaliśmy, ale padł, bo mamy, o widzicie, 2 na 10. No i tej Walkirii już nie pokonamy. Okej, no dobra, lecimy w ten Esteros i spróbujemy w tym Esterosie. Ile na niego? No też ze 150, tam na te 13 piętro było mniej, ale zobaczcie, że w tym Esterosie co chwilę tutaj jakieś fajne, bliskie próby są, a tam nie było ani jednej, więc tak myślę, że do 850, może nawet 800 grzywków tutaj popróbujemy, bo może ten Esteros by nam odblokował kolejnego. Kolejny to jest chyba wojownik i może też byśmy go pokonali. Zobaczcie, tam 700 tysięcy co chwilę zostawało. O, padło, super, dobra, dało nam w sumie nawet niecały poziom, no ale okej. Jak tutaj, jeżeli chodzi o statystyki, ile nam to daje? Już plus 13 i mamy premię do złota 5%, a te nam ile dają? Też 5%, okej. To jest fajne. Zawsze to więcej miejsca będę miał w EQ, nie będę musiał podmieniać aż tylu tych itemków. Dobra, to sobie zrobimy, albo nie, to zrobimy tak i to tak, żeby to było tak jak mówię, odgrodzone jakoś ładnie. Dobra, super, to nam padło, no i teraz lecimy, mamy Holundra. No i ten Holunder padł nam, zobaczcie, mamy 249 poziom. Ja tutaj myślałem, że jest ten Diego Groźny, a teraz mamy chyba Diego Groźnego. No i jego już tutaj, chociaż zobaczcie, tam mu zostały 3 miliony. Dobra, lecimy w tego Diego Groźnego, on nam może da 250 poziom. Ile na niego? No, padł! 250 grzybów. Zobaczcie, jak to poleciało. Ile wbiliśmy? 15 poziomów dzisiaj. Ja pierniczę. I mamy premię do złota 6%, ale tracimy 1000 pancerza. To chyba na razie to olejemy. I to nam daje 14. A tu jest jaka runka? Szansa na artefakty. Dobra, to możemy podmienić.
przy okazji jakieś już przebieranko takie minimalne po tym wielkim progresie. No i teraz mamy rudą ślamazarnicę, to jest mag, więc tutaj jest absolutnie nie do ruszenia. No i dobra, jeszcze może tutaj na ten, na te wróżki to jest wojownik, ze 100 grzybków sobie zużyjemy, zobaczcie, 250 poziom został dobity, więc jakby cel na ten odcinek, który miałem od samego początku, udał się. Całe szczęście, o, te wróżki też padły. Całe szczęście, że tutaj sobie tak pocisnęliśmy ten Esteros. No bo jednak widzicie, no jak tego maga popchniemy, to jest jednak straszne dla nas ułatwienie. No i teraz tą rudą ślamazarnicę, z nią się będziemy bardzo długo męczyć, więc, więc jakby no już tam dużego progresu nie będzie. Dobra, no jeszcze ile ze 100 grzybków na tego, to jest w ogóle mag, padł. Fajnie jakbyśmy tutaj ten 251 dobili, bo tam widziałem, byśmy chyba byli top 2 serwera, łowcom nie, top 3, bo Azuria ma chyba 252, Dafuk ma 254, o ile dobrze pamiętam, no aby byśmy mieli 251, bo tam widziałem, że 250 mają, ma dwóch łowców, także na ten moment jesteśmy z nimi na równi. Pewnie z Awki dobiję ten poziom, bo jeszcze Awki dzisiaj nie ruszałem, także myślę, że pewnie dobiję bez problemu. No ale jeszcze to tornadko sobie tam popchniemy, no tu już mamy dosyć mocnego wojownika, także jego raczej nie ruszymy. No ale jeszcze, no już pół godziny odcinka wyszło prawie, więc, więc no odcinek konkretny. Okej, chyba to by było na tyle. Zrobimy sobie tutaj awkę, dobijemy pewnie ten 251, przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj jeżeli chodzi o te pupile, to chyba nie mam nic do zrobienia. To już wam pokazywałem, jak to wygląda w poprzednim odcinku, natomiast tutaj mam, złapałem kiciura dzisiaj, bo ja to nagrywam jeszcze w piątek. Teslara muszę złapać we wtorek przyszły. Ziemię mam tutaj nic do zrobienia, na razie ognopląsa w środę, no i tutaj mówiłem o tym przejściu, że w siedmiornicę już sobie przeszliśmy. Okej, to by było na tyle tak naprawdę, dziękuję wam za uwagę, strasznie fajnie te lochy poszły, jestem bardzo zadowolony, co prawda sporo grzybów też na nie poszło, no ale trudno, to możemy posprzedawać. Golda na razie nie będziemy wydawać, zostawimy sobie, chociaż tutaj, o, do tych 9000 sobie dobijmy. Co dalej tutaj, jak to wygląda jeżeli chodzi o tą topkę? Tutaj tych dwóch łowców ma, właśnie ten 250 level, natomiast oni są, mają troszeczkę mniej expa po prostu, a my jeszcze dzisiaj nie robiliśmy awki, przypominam. Nie wiem oczywiście, czy oni robili, ale w expie jesteśmy, powiedzmy, top 3 na razie tego serwera, jeżeli chodzi o łowców. Dafuka sobie poproszę o lochy, Azuria nie wiem, czy już robił, czy już się przebierał i tak dalej, to muszę w ogóle zobaczyć. W każdym razie no powoli tutaj się pniemy do góry, jeżeli chodzi o ten poziom, powoli nadrabiamy. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I co? I to by było chyba na tyle. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.